Malinowy! Tak, tatusiu? Przepal to! Dom zamknę, bo matka się znowu wrypie. Synek, przepalaj to, a nie! Ojciec, jak ja nie przepalę, to nikt nie przepali. Co my mamy w bagażniku? Trzeba zobaczyć, może kable... Synek! Jak... Przepal to! No, kabli, tata... Przepal! Bo jak pyt zaraz dostaniesz. Działa, ojciec wyłaź. Ładnie, ładnie, ładnie. Czekaj, czekaj, jeszcze regulacja. Patrz, ojciec, jakie automaty założyłem. Sam bagażnik się zamyka. Jak chińskie normalnie. Dobra. Dobra. Synek, jedziemy. Ukradliśmy matce Munkloca, ale jedziemy. Co matce? To jest moje radzieckie... Ścierwo. Dziewictwo. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Mam pomysł. Włączę stoper. Przepraszam, ale się zakrztusiłem. Może się przywitajmy. Chyba z tej strony na gorę dzisiaj ze mną jest. Malina, witam. I to jest już szósty odcinek serii Play Your Life MTA. Ale będą mieli lochę, dwa odcinki naraz dostaną. Jedrześ tym munklocem, synek! Pokaż to tu łomia, nie. Padło takie radzieckie, zobacz, rzeczywiście, takie AK radzieckie. Takie AK Putin, AK Stalin. W porządku. Ogólnie nie wiem, czy kojarzysz, nie wiem, czy to są plotki, ale ponoć plotki jakieś chodzą właśnie, że takie, nie wiem, czy to poważne, czy to po prostu takie plotki, że Putin ma najechać na Polskę. Słyszałeś? Nie. No to, że Putin niby jest gotowy wszcząć wojnę, czy jakoś tak to było? Tak? No. O, Jesta! A tu ja. Jaram się. Nie, pozdrawiam go jednak. Przepraszam, nie pozdrawiam go. Dlaczego? Bo nie. Ale ty nie miły. Wiem. Dziękuję. PM 144. Nie pozdrawiam cię. PM off, tak? Dodaj sobie PM off, nagrywamy. Okej. Pójdź na giełdę może. Zobaczmy, co jest na giełdzie. Nie, nagrywam to. Ogólnie jak widzicie, ja sobie teraz wszystko posprzedawałem. Mam tylko perka w sumie i sadlerka. I 5K od Maliny pożyczone. Na kładzie? Na kładzie, bo mam zamiar zaraz kupić kładzia. Właśnie, moglibyśmy zrobić taką, że tak to umiem, moglibyśmy pouczyć trochę, że tak to umiemy takich stuntów jakby na kładzie. I moglibyśmy zrobić taką, że tak to umiemy filmik, wycinek takich, wiesz, stuntów jakichś ładnych. Rozumiem. A tu w sumie ten, jakbyś do gangu przepisał, to by było. No, to wtedy byś mógł trochę, ja bym mógł trochę. No idiot, to dobrze, brakowi 1100. Dobrze jadę. Dobrze, jedzie. I w ogóle, jak wam się podoba... Stoper nastawiłeś? Co? Tak, stoper jest. Jak wam się podoba mój Moonbin? Moonplus jest bardzo ładny, szczególnie ID jego z tyłu, 3666, ale z przodu oczywiście już... Ktoś się bawił Moonklocem? Nie wiem, co się stało ogólnie, Moonkloce mają taką rejkę z przodu, tak zauważyłem teraz. Tak? No. Myślałem, że się bawił, bo sobie tak mówiłeś zresztą. No mówiłem, ale... Kłamczychu! Nie, pewnie na hajs YouTube'a nie orąbisz jak Fubu. Jak kto? Jak Fubu. Ten, co ma łysza ogradł na 30 tysięcy. Rudy Jarek, nie kojarzysz? Mam nadzieję, że mojej mamy nie słychać. Nie. To dobrze. Radar otrzymał ostrzeżenie. Majcie radar. Radar, BMW, bolid młodego wieśniaka. Fajny save tam stoi.
O, mi się kichnęło! Przepraszam, że jadę pod prąd. Ja bym sobie kupił Segra. Igor, teraz takie pytanie. Moonbeam jest przednio czy tylnio napędowy? Przednio. Być. Nie pytaj skąd tak mam. Handling, kto ci się bawił handlingiem? Nie pytaj. Maldeusz to cheater, Malina cheater, malinowy cheater. Ogólnie mamy już inne niki. Znaczy Malina miał taki, ja mam już inny. Bo oczywiście, aha, kiknąłem. Brawo, brawo dla mnie. Oczywiście ja musiałem się zgapić od Maliny. Bo jestem taki słaby, fajny, że ja zgapiam. Dziękuję. Taki czekaj, mam pomysł. Drzwi są otwarte. Stary, to jest gra piękna. Musiałem zgapić oczywiście, więc GG. Ciekawe od kogo zgapiłem. Brawo, Duster. 400 i Boże. 400 osób jest. Nie, Boże, tak się przestraszyłem. Przestraszyłem. 5 minutek na razie mamy. Dobra, dobijemy do 10. Tamten odcinek jakieś 5, niecałe 6 minut ma. GMTV Clip. No. Wyjdziemy na giełdę, przejdziemy się przez giełdę, okej? Czy ja za bardzo byś tak chciał na odcinku? Nie wiem, można się przejść, zobaczyć, co się opłaca, co nie. O, podyskutujemy może o autach, jeśli będziesz miał ochotę na ten temat rozmawiać. Dobrze, jak stuknę, to się idę zabić. Ja się dzisiaj pociąłem. Nie, tak na serio, to się... Tylko miałem malinie, że się pociąłem przez ID, bo miałem ID 68, ale tam naprawdę to nie pociąłem się, tylko... mam w biurku wbity gwóźdź, który jest, że tak to powiem, źle wbity. I dzisiaj jak odłączałem pewną rzecz od komputera, to się, że tak to powiem, pociąłem o ten gwóźdź. I mam łokcia, że tak to powiem, ściętego. Bulej. Więc tak. Chodź może od tej... Wiesz, to idę tak, jak się powinno jechać. Prosto. Muszę się tym Buffalo zainteresować, to jest ładne. Prawie za prawie 23, ale jest przebieg 730. Buffalo to ja nawet nie patrzę, ja na takie coś patrzę. Pokaż, co? A no tak, Mateusz ogólnie ma zamiar kupić Allegi. Nowe. Wiecie, co tak sobie zdałem sprawę, bo Allegi, takie z dużym przebiegiem, kupię tam za 30-40 000. Ale te roboty chodzą po 50. Tak, ale... Ej, podoba mi się Sunrise. Ile on jedzie? Dziękuję. Ile jedzie Sunrise? Czekaj. Jeśli... Nie wiem, powiem szczerze... Max. 140 chyba jedzie. Jakby jechał 140, to nie wiem, czego nie kupię. Tym bardziej, że ten ma chyba zderzaki. Chyba. Nie, on tak wygląda. Tak? No. To ma chawę tylko. Sunrise jest fajny. Wygląda, jakby miał glebę. Tak troszkę. No. Obniżony zawieszony. Tak, on ma glebę. Ten Leonard miał taką glebę w tym Buffalo, jak ją tutaj zaparkował wcześniej. Tego Buffka. W ogóle podoba mi się taki peyot do startu, ma tylko, że w innych kolorkach. Ja w ogóle bym chciał, jakby miałbym kupić Stratum, to w ogóle bez. Niczym. No, bez one lepiej wyglądają, ale ten peyot jest brzydki. What the fuck? Nie rozumiem tego. Nowy. I tak 12 000. Boże, nienawidzę tego peyota. Jest tak brzydki. A jeszcze jak jest na dole to czarne i takie te zielone takie te. No, ojej, miałem okazję wczoraj takiego kupić, ale stwierdziłem, że jak patrzę na ten peyot, to nie bardzo. Że jak przemalujesz na czarno, to masz ten. Normalnie ładnie. Aha, zaraz tego perka. Ogólnie mam parę osób do pozdrowienia. Ludzie, ta lista, że jest tak. Leci pozdro do Defrosta, Zeterka, Raveta i 90 Matollo. Jakby co? Pozdrawiam was serdecznie i Mateusz pozdrawia Łukasza. Ja pozdrawiam Łukasza Wojnara, który ma bana, został odbanowany. O, zobaczymy czy jest. I ogólnie chciałbym powiedzieć, że przepraszamy za prosję złodzieja, bo miała być zrobiona. Ale mamy problem. Malinia tak, się buguje, a ja nie mam jeszcze 100.
Zrobiliśmy już chyba z 3 razy pracę złodzieja z Wojnarem, z Jestą nagraliśmy, z Jestą w ogóle też mam jakieś... Z Jolkiem, ale z Jolkiem mamy odcinki, ale będziemy musieli ucinać początek. Przepraszam, że ci przerwałem. No dobra, sorry. Ostatnio też nagrywaliśmy właśnie pracę z ludźmi, żeby już się spiąć, nagrać to dla tego jednego widza, żeby nas oglądał, żeby się jarać, że go mamy. Ale niestety nagrał. Wiesz, z kim mi się to kojarzy? Znaczy, mi się głos, mój głos się nagrał, ale Igora się głos nie nagrał. Nie przypominaj. Bo troszkę tak popsułem coś. Fajny kolor. Co to już nieważne. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, bo w czwartym, tak w pierwszym, trzecim... Unikalny. PM. Igor. Tak? Oglądałeś nasze... Tutaj jest. O. 26. A. Daj mi 400 euro. Nie kupuj za tego. Ale zobacz, jaki mam mały przebieg. Tak, strasznie mały. Prawie 2K. Przykminij się za 25K. Wyżej ty na nim nie zarobisz. Mówię, że przykminij się za 25K. Nara. Kurde, prawie autorskie. Czekaj. Poszło. Boże, co chwilę leci ta piosenka. Ona jest taka fajna, ale się już nudzi przez to. No. Bardzo ją lubię, ale się nudzi przez to, że tak cały czas ona leci. To druga, trzecia piosenka to jest właśnie ta. Dobra, nie ma tak szczerze nic ciekawego. No nie ma. Trzeba by w radiu posiedzieć albo popatrzeć co... Wiesz co, przepraszamy, że taki odcinek z dupy, ale... staramy się nagrać po prostu cokolwiek, żeby było, bo tydzień mieliśmy nieaktywności, mam nadzieję, że to wyjdzie. I mamy już 11 minut teraz stuknęło, więc... Ile? 11 minut. Tak, to trzeba zakończyć, niestety, przepraszam was. Dawaj do Munka i śniemy. I pokażemy zaraz... Jedź w stronę radia, siadaj już tam, jedź w stronę radia. Ja mogę ja poprowadzić, bo on jest w tym, wiesz. Tak. Poprowadzę, bo jeszcze... To jest... Ja pierwszy raz prowadzę teraz Mundina, poważnie mówię. Dobra, to... Ja się z wami żegnam, na razie, cześć. Ja również się z wami żegnam, drodzy widzowie. No jest was 7, ale to też widzowie. Więc na razie, jeśli wam się film podobał, to dajcie łapkę, bo naprawdę mamy dla was parę specjali mamy do zrobienia dla was. Tak. Jedny obiecany i będzie on spełniony nie wiadomo kiedy, ale obiecuję wam, że pójdziemy do tej bazy ASA. Obiecany przeze mnie za 3 łapki też. Specjalny odcinek w roli głównej ze mną. Nieważne co. Nieważne, dobrze. Więc trzymajcie się, na razie, cześć. Siemanko.